Cześć, witam w kolejnym odcinku z gry Gothic 2. Wow! Chyba drzewka straciły tekstury. Dopiero teraz wszedłem w grę, moi drodzy, więc dlatego może tak się dzieje. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku chciałbym odwiedzić naprawdę stare miejsce. Jeszcze z Gothica 1, które było dosyć takim ważnym miejscem dla naszego bezimiennego bohatera. Właśnie jestem obok niego tak naprawdę, dlatego teraz skorzystam z tej okazji i moi drodzy, pójdziemy do starej opuszczonej wieży Xardasa. Ona gdzieś tutaj się znajduje. O, zobaczcie, jest tutaj. Powiem tyle, że ona jest wręcz chyba podobna do tej, co znajduje się w Korinis. I powiem tyle, że tam jest naprawdę ciężko, bardzo ciężko, dlatego że są tam same siły zła, demony i inne tego typu rzeczy. Więc moi drodzy, możemy otrzymać niezłe baty tam. Tutaj mamy krwiopijcę. Jak tam do niego dojść? Tak wysoko? Tam w ogóle chyba nawet nie można dojść do tego miejsca. No i zobaczcie właśnie. Tutaj jest ta wieżyczka, cała Xardasa. Tak ona wygląda. Dlatego jeszcze nawet muzyka się tutaj zmienia taka na taką bardziej, ja bym to powiedział, klimatyczną. Jednak jeszcze tylko czekajcie chwileczkę, tutaj sobie sprawdzę, czy nic tutaj nie ma, żadnych potworków. Dlatego, że wiecie, już tutaj później raczej się nie będę zapętlał, że tak to nazwę. Nie, tutaj chyba, moi drodzy, nic nie ma, wszystko jest wybite, więc wejdźmy tam do tej wieżyczki. Z tego, co mi się wydaje, najprawdopodobniej spotkamy tam tylko i wyłącznie demony. Oho, smoczy korzeń, biorę go. Słyszycie taką jakby takiego kruka. Oj, słyszę też gobliny. Wrzeszczącego takiego kruka, który wrzeszczy i to naprawdę tak trochę klim... Oj! Co ja zrobiłem? Wczytuję jakiś mój starszy... mojego starszego save'a. Chwileczkę. To było tutaj chyba mój ostatni save. Jestem w zasadzie obok tej wieży Xardasa, więc jeszcze raz tam podejdźmy. Okej, tędy się idzie chyba. No, prawdę mówiąc, nie wiem co tam dokładnie spotkam w tej wieży, ale mi się zdaje, że demony, które są naprawdę bardzo ciężkie. Nie wiem czy je ubiję z kuszy, tym bardziej jak do mnie dolecą, to ja tam będę dla niego na jeden cios tak naprawdę. Ale pamiętajmy o smoczym korzeniu teraz. Ej, tutaj nie przejdę, muszę chyba przepłynąć przez te bagno. Nie wiem czy wy to słyszycie, ale ja ledwo słyszę. Jest taki naprawdę dziwna muzyka tutaj, taka bardzo klimatyczna bym powiedział. Coś tutaj pod wodą było, nie mogłem wejść. O, zobaczcie, przy okazji coś jeszcze znalazłem ciekawego tutaj. Może nie ciekawego, bo jakiś zwój. Tylko i wyłącznie zwój. Gdzie ta wieża jest? Tutaj chyba siedzi, co nie? Tak, ten krwiopijca tam siedzi. Ale jeszcze tylko po ten smoczy korzeń podejdźmy, moi drodzy, okej? Okay? Bo on mi się przyda. Tutaj chyba na dzień dobry będziemy mieli gobliny, bo tak słyszałem. Słyszycie? Chyba gobliny tam siedzą. Dobra, mam smoczy korzeń. Może życie se zreperuję. Wiecie co, ja muszę tutaj ten cały syf jakiemuś handlarzowi sprzedać, bo to naprawdę troszeczkę utrudnia mi życie. Po co mi jakaś laga przykładowo, co nie? Teraz, moi drodzy, będę takie odcinki nagrywał bardziej pokazowe, w sensie, że będę po prostu sobie zwiedzał te górne miasta, górniczą dolinę, znaczy. No i tak to będzie mniej więcej wyglądało. Oj, szkielet goblin jest dosyć ciężkim przeciwnikiem, jeśli chodzi o kuszę. Spróbujmy z mieczyka. No już lepiej, lepiej to wygląda. No i moi drodzy, oczywiście też zapraszam do wzięcia udziału w moim konkursie. Więcej informacji znajdziecie na stronie głównej mojego kanału YouTube'a. No i bardzo zachęcam do wzięcia udziału oczywiście, co nie? Dobrze, tutaj więcej nic nie ma, ale z tego co słyszę, coś wyżej jest. Chyba demon. Oj, nie wiem czy ja z demonem sobie dam radę. O. Oj, oj! 100 lat! Przepraszam za to. W
tych, powiem wam szczerze, w tych kufrach naprawdę same są syfy, same śmieci, nic nie ma szczególnego. Nie wiem, czy tutaj sobie nie włączyć jakiegoś światła nad głową, bo to tutaj jest dosyć ciemno. Dobrze, co my tutaj mamy? Może wezmę tą kuszę lepiej. O, już widzę, co mamy tutaj. Dobrze, zaraz z nim wywalczę. Jednak jak sami widzicie, cała wieża jest taka spowiana złem, grozą i innego typu rzeczy. Tam widzę demona, zobaczcie na to. A, pierwszy mój demon w tej grze może być. Chyba jedyne, czego nie pokonałem jeszcze, to cieniostwora. No, ty dziadu. Szkieletów. No i demona, no i oczywiście też smoków, nie? Jest demon, zobaczcie, demon. Ale tutaj jeszcze słyszę, jak to się nazywa, szkielety goblinów. No nie wiem, jak tam podejść do niego. Wow. Ej, co jest? Ej, ty dziadu, zaklinowałeś się. Uff, czapy, wy to widzicie? Tu już chyba smoka jeszcze szybciej zabić z kuszy. Nie, ale naprawdę demon jest niesamowicie mocny. No dobrze, rozwalmy go w ten sposób, jeżeli on się nie mieści w tych drzwiach. Ale powinien według mnie, on mnie powinien gonić według mnie, moi drodzy. No dobrze, trudno, zabijmy go w ten sposób, a nie inny. Jednak naprawdę zobaczcie, jak on groźnie wygląda. Dobrze, jedziemy z nim. Coś mi się zdaje, że na samej górze będzie jeszcze jeden demon. Możliwe, że książę demonów lub coś w tym rodzaju. Po prostu jakaś wyższa ranga jego. Jestem ciekaw, ile doświadczenia z niego będzie, na pewno dużo. Chyba bełtu wystarczy, co nie? No zobaczcie, pół życia już ma. Tam jeszcze możemy znaleźć chyba jeszcze szkielety goblinów, na pewno znajdziemy tam dalej. Ale zobaczcie też, że cała wieża jest praktycznie taka sama, wręcz identyczna, jak ta wieżyczka, co znajduje się w Korinis. Jedynie coś mi się zdaje, że schody są inne, bo nie ma tych takich pasków jak zebra. Zobaczcie, nie? Takie jak zebra te paski są. A tam właśnie są inne te schody, ale tak to jest wszystko to samo według mnie, naprawdę. No, mogę się tego doczepić, prawdę mówiąc, bo według mnie taka wieżyczka inna powinna troszeczkę też inaczej wyglądać. Przynajmniej kształtem. Bo i na zewnątrz, i w środku to jest praktycznie ta sama kopia. Może po prostu Xardas chciał mieć to samo. Dobrze, kończymy z nim, panowie i panie. Jeszcze tak z 3-4 bełty trafione. Jak sami widzicie, nieraz nie trafiam w niego. Dobra, uwaga! Nie trafiłem, ale teraz trafiłem. 600 doświadczenia. Fajna taka smuga, zobaczcie, z niego idzie. Mamy dwie duże miksturki. Dobra, może być, no. Dobrze, zapiszmy grę. I zobaczmy, co tutaj możemy znaleźć ciekawego. A mi się zdaje, że coś na pewno fajnego znajdziemy tutaj. O, widzę szkielety goblinów. Chyba drugiego nie będzie tutaj demona. Moi drodzy, ja nie chcę wam nic mówić, ale później będziemy mieli taki czar wypędzenie zła, z tego co pamiętam. I taki czar, wyobraźcie sobie, że jeden raz rzucimy i jest po prostu po takim demonie. Więc naprawdę to jest niesamowita moc jego. No i przydatna rzecz naprawdę. I słyszę jeszcze gobliny. Tu mam jednego. A i drugi mnie atakuje. Trzy były tutaj. Chodź tu. Ło, krytyk siadł. Moi drodzy, tak mi się zdaje, że najlepiej ze szkieletami goblinów, ogólnie z goblinami, jest najlepiej walczyć w ten sposób, że tak po prostu raz... Czekajcie, może tutaj tak przejdę. Tak raz, lewo, prawo. To jest najlepszy sposób, chyba mi się zdaje. Ło, kamiksturka. Duża. Miecz mistrzowski? Przyjemnie brzmi.
Zaraz zobaczymy, co to jest. Siarka, miecz paladyna jeszcze. Zobaczcie, jakie mam tutaj ciekawe rzeczy. O, łóżeczkę bym się przespał, wiecie, do rana. Dlatego, że coś czuję, że na dworze panuje noc. Albo już jakiś półmrok jest. Kuferek. No nic ciekawego, przyznam. Zobaczmy jeszcze na samą górę, co tutaj w tej wieży jest. Chwila, tylko sprawdzę. Co to za miecze białe tutaj? Miecz mistrzowski. Kojarzę go, tu nie wiem, czy on nad nie jest. Nie, to jest miecz dwuręczny paladyna. 10 za mała siła. 5 za mała siła. Dobry, długi miecz, 45 obrażeń. A chwila, ile ten mój ma? Gdzie go mam? A czekajcie, tutaj jest miecz mistrzowski. 65. Tu zręczności? O, proszę. Poczekajcie chwileczkę, rapierek mamy. 10 za mała zręczność. Kurde, aby mi się przydała zręczność teraz. Cały czas fajne tutaj mieczyki mamy. Ale poczekajcie, dobry długi miecz. 5 za mała siła. Zobaczę, ile mam smoczych korzeni. Może je zjem. Zobaczcie, mam jakiś eliksirek. Eliksir ducha, premiera do maksymalnej many 10. Mana plus 10, świetnie. Goblinie jagody 3 sztuki. Zjedzmy je też. Przy okazji. I jeszcze smoczek. O, akurat mam 5. Haha, świetnie. Będziemy mieli nowy mieczek mieli. 15 więcej obrażeń z niego będziemy mogli zadawać, więc fajnie. A zobaczcie jeszcze tutaj. Pierścień życia. Premiera punktów trafień 5. To jest, moi drodzy, ten pierścień, co nam dał chyba taki gościu, co w poprzednim odcinku, co musieliśmy po prostu dać Udarowi ten pierścień. Żeby go przechował, czy coś w tym rodzaju. Aha, i dobrze, teraz załóżmy ten miecz. Gdzie on był? To nie ten, nie, to nie ten chyba. Mamy samodzielnie wykuty. On będzie jeszcze wyżej. Miecz dwuręczny paladyna. Jak 5 za mała siła? To to było? Czy dobry długi miecz? To to było chyba. Dobry długi miecz. Taki szerszy jest chyba, wiecie? No, broń jednoręczna oczywiście, co nie? Dobrze, moi drodzy, lecimy wyżej. Zobaczymy, co jeszcze tutaj mamy ciekawego. Może wiecie co, zapiszę grę. Bo się aż boję. Dobra, wbijamy. Uwaga, uwaga. Nic nie ma chyba. Spoko. Puściutko jest. Myślałem, że tutaj będzie demon. Zobaczcie, mamy zwój przywołania. Runę jakąś mamy. Mamy zwój przywołanie demona. Chyba coś ze szkieletem. Może zniszczenie śmierci czy coś. Nie wiem. Zniszczenie śmierci. Ale runę mamy jakąś. Chyba teleportacyjna to jest, moi drodzy, wiecie. Zobaczmy ją. Okej, tu jest. 6. Uwaga. Gdzie jestem? Aha, tutaj na boku. Aha, bo nas teleportuje na samą górę. To nie tutaj, tutaj byliśmy przed chwilą. No dobra, świetnie, moi drodzy. I wiecie co, ja zejdę na dół i na tym etapie zakończymy odcineczek. Taki króciutki, zwiedziliśmy właśnie wieżę Xardasa dzisiaj. I w poprzednim odcinku coś czuję, że będziemy dalej zwiedzać. Jednak po prostu inne miejsca. A uwierzcie mi, że będzie takich jeszcze sporo. Dobrze, moi drodzy, więc ja wam bardzo dziękuję za uwagę, no i zapraszam już jutro po kolejny odcinek, no i nie zapomnijcie o konkursie. Trzymajcie się, cześć!